Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czemu wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dziś przed nami, za chwilę zobaczycie zresztą, wiadukt Madsa, nowo budowany, znajdujący się, no tak tutaj to jest podzielone, Wawet, Rembertów, a w kierunku oczywiście tam dalej też do Wesołej, niektóre odnogi tutaj odchodzą. Bardzo ważna inwestycja, cały węzeł Madsa, bym powiedział, że jest dosyć ważnym, odkorkowującym tutaj tą część miasta. Jednakże budowa całego węzła Madsa przez 10 lat lub trochę nawet więcej, to lekka przesada, bym powiedział. No i niestety tak to wygląda teraz, ale z dobrych nowin mamy to, że nowy wiadukt, drugi, który jest wybudowany, ponieważ jeden już wcześniej był, no ale był jednokierunkowy, no i siłą rzeczy po prostu miały być tam dwa wiadukty dwupasmowe w kierunku właśnie głównej części, no tak trochę omijające właśnie z tej strony tą część Warszawy w kierunku właśnie Rembertowa i tych pozostałych części. No on nie powstał, nie było go tutaj, natomiast teraz się to zmieniło i powstaje. Powstaje i mało tego bym powiedział, że jest na dosyć już końcowych etapach. Nie ma jeszcze oczywiście asfaltu, jednakże cała płyta, jeżeli chodzi o samą konstrukcję wiaduktu, już jest. Tutaj po prawej, jak teraz zobaczycie, macie wiadukt stary, który już od dłuższego czasu tutaj jest. Aktualnie w nim poprowadzona jest jezdnia i ruch w dwóch kierunkach, zarówno w kierunku centrum, jak i również w kierunku Rembertowa. W przeciwieństwie, tak jak to było zazwyczaj wcześniej, czyli tylko i wyłącznie w kierunku Rembertowa. Na dole, tu gdzie mamy teraz po lewej stronie nowy wiadukt budowany, wcześniej była po prostu większa jezdnia, gdzie te wszystkie pojazdy jeździły dołem i się korkowały na tych wszystkich skrzyżowaniach, które są na dole. Oczywiście sam wiadukt jest opóźniony z przyczyn technicznych. Chodziło tutaj konkretnie o jedną działkę, która była wpisana do rejestru zabytków. Część działki udało się wypisać z rejestru zabytków, dzięki czemu mógł powstać słup, który właśnie w tym miejscu, filar pod nowy wiadukt, stoi. Właśnie to jest to miejsce, to jest ta działka, gdzie tutaj widzicie taki czerwony daszek, teraz właśnie tutaj po lewej stronie. On nie mógł powstać, zresztą jeszcze zobaczycie ten słup od dołu, bo mam zdjęcie też znane od dołu, abyście mniej więcej mogli zaobserwować, co tu właśnie było problemem. No ale dzięki temu, że udało się wypisać, to nie jest naprawdę duży fragment tej działki, ale jednakże jak udało się to wszystko zrealizować, no to będzie tutaj o wiele lepszy dojazd. Oczywiście nie będę mówić, że nie jest potrzebna obwodnica Wrocławia, znaczy czy tam Pragi i na przykład takich inwestycji ważnych też, jak ogólnie wschodnia obwodnica Warszawy, która właściwie nie istnieje, bo to, co jest aktualnie budowane, to jest śmieszne, a nie to, co jest, bym powiedział, najważniejszy odcinek właśnie przez Wesołą, przez lasy, który by połączył z węzłem tam w Markach niedaleko. To jest brakujący bardzo odcinek, natomiast to pomoże tutaj na części, będą mniejsze korki, bo jak tutaj na przykład widzicie, zwężenie zjazdu na tutaj skrzyżowanie na dole do jednego pasa, gdzie normalnie byłyby to dwa pasy, no to to jest paraliż. Tym bardziej biorąc pod uwagę, jak aktualnie wygląda całe rondo na dole, bo to, tam nie ma teraz ronda, tam jest skrzyżowanie, zresztą tutaj nigdy nie było ronda. Także co chciałem powiedzieć, to jest to, że to skrzyżowanie jest teraz całkowicie poprzestawione, ponieważ pod wiaduktem, gdzie trwają prace, większych ruchów samochodowych czy też pieszych nie może być, oczywiście ze względów bezpieczeństwa, dlatego całkowicie ruch tutaj jezdni został przeniesiony na stronę południową, jeżeli chodzi o jezdnię, i ona jest po prostu aktualnie dwukierunkowa. Bardzo dziwne, no ale rozumiem, że tak faktycznie musi tutaj zrobić, no bo jak teraz możecie zobaczyć po prawej stronie właśnie pod tym nowym wiaduktem, nie jeżdżą żadne samochody, bo też nie ma tam dojścia, przejazdu, jak i również do tych, znaczy ścieżki drogowe, te, które widzicie za ekranami akustycznymi i chodniki, one są dostępne, nimi mogą sobie jeździć wszyscy, kto tam chce. Natomiast pozostałe elementy, no tak nie do końca, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, taki większy. Także tutaj na przykład te skrzyżowanie, które teraz w tym miejscu widzicie, jest bardzo ciekawe, jak chcecie zobaczyć autobusy przegubowe, które robią drifta po prostu, podwójny zakręt i w prawo i w lewo, no i jest to coś do zobaczenia na własne oczy i niedługo pewnie to się zmieni, więc jeśli chcecie to zobaczyć, no to ostatnia chwila. Oczywiście według się Marsa mówię co jakiś czas, żeby nie było,
I też Wam pokazuję. No może nie zazwyczaj te odcinki nie pojawiają się co 2 miesiące, trochę rzadziej. Natomiast w tym miejscu, gdzie teraz widzicie, tu mamy zjazd między innymi na tą jezdnię boczną, mamy już asfalt. O ile tutaj nowego wiaduktu nie ma, to jest jeszcze część bezpośrednio na nasypie, no to za chwilę dalej tam się rozpoczyna. Zetknijmy się teraz tak bezpośrednio z poziomu drogi. Co prawda pod prąd nigdy z tej perspektywy, przynajmniej w teorii, nie zobaczymy tego wiaduktu. Przynajmniej nie zamierzam i nie planuję, znaczy nie planują puścić ruchu w drugą stronę po angielsku. No ale możecie zobaczyć mniej więcej trochę bardziej z bliska, jak to wszystko wygląda. Widać mniej więcej, gdzie są pobocza już przygotowane. Oczywiście ekrany akustyczne, jak domyślam się, tutaj również będą zamontowane na górze. Tylko jeszcze po prostu na nie miejsc nie ma, ale wątpię, żeby tego nie zrobili. Jakby naprawdę bym się mocno zdziwił. No i oczywiście tutaj wszystkie elementy techniczne. Też jeżeli się zastanawiacie, czemu nikogo nie ma na placu budowy, jest tu jakoś tak pusto i w ogóle nic się nie dzieje, to nie jest tak. Ja zazwyczaj przyjeżdżam na jakieś podłe godzina, kiedy już normalna osoba sobie robi siest, lubi o i obiad, więc faktycznie oni tutaj ich po prostu nie ma. Dlatego też, nie wiem, to chyba było po 17, 16, no 17, 18, jakoś tak, w takich godzinach mogłem tutaj być faktycznie przy tym wiadukcie. Także możecie zobaczyć, no to się tego tutaj dzieje, w większości na przykład tutaj jeszcze są, chciałem powiedzieć, jak w metrze, bankiety boczne robione, ale to są oczywiście części jeszcze jezdni tutaj, która będzie tutaj taka trochę poszerzona, oni tutaj nie wiem właśnie do końca, czemu na tych zakrętach robią aż takie, pewnie to wynika z konstrukcji, ale to trochę dziwnie wygląda, bo teraz sobie zetknijcie, jak mamy ten taki podgląd właśnie tak z boku, że ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o ten działający wiadukt, iż no tam są oczywiście, możecie zobaczyć pasy te żółte, czyli tymczasowe, jak i również białe pasy, które są normalne. I zwróćcie uwagę, że to jest taka dosyć duża zebra wstawiona, właśnie w tym miejscu, gdzie jest po prostu szerszy wiadukt. I ja nie do końca wiem, domyślam się, że ktoś zaraz w komentarzach mądry mi to odpowie i wytłumaczy, mądrzejszy niż ja, czemu tutaj właśnie te wiadukty są poszerzone w tych miejscach. Domyślam się, że może to chodzić o to, że jakieś tiry czy inne większe pojazdy po prostu w skrajnie by się nie mieściły, że tak to powiem trochę po kolejowemu, po prostu by wyjeżdżały na drugi pas na zakręcie. Jednakże domyślam się, że tu może chodzić o jakąś konstrukcję bezpośrednio właśnie wiaduktu i wiaduktu w sumie, bo obydwa takie coś mają. Też oczywiście obydwa były planowane w tym samym czasie, więc to, że wyglądają tak samo, identico, to dlatego, że są z tych samych czasów z projektów, a to, że nie powstał jeden, to dlatego właśnie, że tutaj był problem z tą działką i tu właśnie możecie zobaczyć, to jest ta działka i tutaj ten słup na dole się znajduje. Też zwróćcie uwagę, że całkowicie dostali ekran akustyczny, więc oni zwyczajnie zbytnio nie odczują tego, że tutaj coś się zmieniło. No, mają mniejszą przestrzeń, ale hałasu raczej większego nie powinni mieć, no bo zawsze tutaj o to jest dbane, żeby oczywiście to wszystko było jak najlepiej wyciszone. Na koniec, żeby nie było, że tego wam pokazuję tylko wyłącznie zdjęcia tak z wysokiej miarę perspektywy, zejdźmy sobie na dół, żeby zobaczyć, jak wszystkie słupy, filary, podpory, może bez przesady z tymi podporami, filary wyglądają, które podtrzymują całą tejże konstrukcję. Też na zakręcie konstrukcja całego wiaduktu, w związku z tym, że na dole jest skrzyżowanie, nie można było wszędzie wstawić właśnie filarów, trochę inaczej wygląda, jest to bardziej w formie łuków niż na tym prostym odcinku, gdzie po prostu normalnie są, jest to prosty, że tak to powiem, poddasze. No i tak, tu mamy zamkniętą jezdnię, o której właśnie mówiłem, to jest jezdnia w kierunku centrum Warszawy i mamy te nowe słupy, potężne bym powiedział, które się tutaj właśnie znajdują. No i tak jak powiedziałem, właśnie tutaj już się znajduje całkowicie prosta konstrukcja, jeżeli chodzi o wiadukt. Żadnych tutaj do góry, do dołu, żadnych wysiłkowych, w przeciwieństwie do tego, co mamy tutaj na zakręcie, jak możecie zobaczyć właśnie w tym miejscu, element łukowy się pojawia, oczywiście chodzi tutaj właśnie o ten zakręt, jak i również o większe odstępy pomiędzy słupami, które tutaj musiały być. No i też same słupy są, zwróćcie uwagę, trochę mniejsze, no bo nie mogli tutaj wejść w skrajnie jezdni. Tak jak tutaj macie takie szerokie, tam były pojedyncze słupy o wiele mniejsze niż tak jak to wygląda tutaj. Także tak mniej więcej to wygląda. Z boku jeszcze na poszczególnych elementach tej elewacji wiaduktów trwają prace z małą infrastrukturą. Oczywiście latarni nie ma zamontowanych, asfaltu nie ma. No ale to będzie się działo w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej nawet domyślam się, że ten wiadukt mogą w teorii otworzyć jeszcze w tym roku lub pod koniec roku, ewentualnie na początku nowego, bo naprawdę bym powiedział, że prace są tutaj bardzo mocno zaawansowane i bym powiedział, że całkiem nieźle im to idzie. Biorąc pod uwagę
tą konkretną budowę, tego tylko i wyłącznie wiaduktu, jak już się zaczęli budować, to faktycznie im całkiem szybko idzie. To było tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten widzimy dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro widzimy się, no nie wiem o której godzinie, ale na Warszawie Zachodniej, gdzie miałem naprawdę niesamowite przeżycia. Dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, bo dzisiaj nagrywam Zachodnią i powiem wam, no, gdyby nie to, że z Budimexem udało mi się wiele dogadać, to byłby problem, bo drona mogły nie odzyskać. Ale o tym więcej może powiem bezpośrednio już w samym materiale Zachodniej. Do zobaczenia. Cześć!